Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj będzie kolejny pojedynek postaci, tym razem to będzie Courtney vs. Zoe, a na sam początek zaczniemy od Courtney. Courtney, jak sami wiecie, w pierwszym sezonie była postacią dosyć sympatyczną, z obozowym doświadczeniem, ale niejednokrotnie też się lubiła przechwalać i podkochiwała się między innymi w Duncanie. Można powiedzieć, że wzajemnością, bo też Duncan też coś tam do niej, można powiedzieć, że czuł. Ale powiem wam szczerze tak, w pierwszym sezonie nawet ją lubiłem, była całkiem znośna. Powiedzmy szczerze, że nawet jej kibicowałem do pewnego momentu, żeby doszła jak najdalej tylko się da. Ale od momentu, kiedy Harold sfałszował jej głosy na jej niekorzyść, żeby wypadła z programu, trochę jej podejście się jej zmieniło. Wiadomo, potem szukała, wiadomo, zemsty u Harolda, chciała mu dokuczyć, wiadomo, nawet go tam chciała stłuc niejednokrotnie pod koniec pierwszego sezonu, ale jeszcze w miarę się jakoś to trzymało. Pod koniec już pierwszego sezonu było widać, że Courtney, szczególnie w tym specjalnym odcinku Wyspa Totalnej Porażki, czyli odcinek 27 pierwszego sezonu, było widać, że jej charakter zaczyna się powoli zmieniać na taki bardziej... Nie wiem, jak to nawet opisać, statystyczny, i potem mieliśmy preludium do tego, co działo się w drugim sezonie, czyli prawnicy, bo wiadomo, była odsunięta od rywalizacji z tego powodu, że się nie zakwalifikowała do planu totalnej porażki, ale przez rozprawy sądowe dostała się na plan, ale dopiero w 13 odcinku i z miejsca została antagonistką, która dosłownie każdego irytowała. No wiadomo, rozumiem, były sfałszowane głosy w pierwszym sezonie i tak dalej, i tak dalej. Harold to źle potraktował, ale potem ofiarą tego wszystkiego też padł Duncan. A dlaczego padł Duncan ofiarą? No to, że wiadomo, tutaj Courtney chciała go zmienić na takiego, wiecie, grzecznego chłopczyka. No nie wiem, jak to nazwać, takiego grzecznego, można powiedzieć, chłoptasia, który by się jej słuchał, by się był podporządkowany, wiecie, taki grzeczny, w ogóle fajny i tak dalej. I różne tam dziwne rzeczy chciała od niego, w sensie różne dziwne rzeczy od niego wymagała, ale on się na to niestety lub stety nie zgodzi, zależy co kto lubi. No i oczywiście on się nie zgodził, potem wiadomo, tam widać było Duncanowi, że na Courtney mu zależy, potem było widać, że bardziej woli, pewnym stopniu nawet chyba już wolał chyba Gwen, mi się tak wydaje nawet, chociaż w drugim sezonie to było praktycznie niewidoczne. Aczkolwiek było widać, że mają siebie dosyć nawzajem Duncan i Courtney, ale potem się jakoś tam w miarę dogadali pod koniec drugiego sezonu i potem się znowu pokłócili. Courtney w trzecim sezonie, natomiast trzeci sezon z Courtney, Jezus, powiem wam, że nie było źle, ale z drugiej strony, bo matko boska, nie wiem co powiedzieć. No tutaj akurat była masakra w trzecim sezonie z nią, w sensie taki, że fajnie rywalizowała, wszystko spoko, ale ten cały wątek, kurde, miłosny pomiędzy nią, Duncanem a Gwen, no to mi się strasznie nie podobało i tutaj każdy solidnie oberwał, każda można powiedzieć, strona, cała trójca oberwała porządnie od siebie i mogę tutaj powiedzieć, że wątki z Courtney były całkiem ciekawe w trzecim sezonie, ale czy ja bym ją popierał tak jakoś w 100% w tych wszystkich konfliktach? Szczerze to nie. Tak pół na pół. Tutaj uważam, że w tym wielkim konflikcie, którym było głośno w trzecim sezonie, tak bym powiedział, że każdy troszeczkę sobie tutaj zawinił, słusznie lub niesłusznie, i mogę powiedzieć, że ciekawie to na pewno wyglądało. Na pewno konflikt jej z Gwen był dosyć ciekawy, fajnie to się oglądało, ale też było szkoda jednej, jak i drugiej strony, jak mi się to oglądało. W sensie, że raz jednej stronie współczułem, raz drugiej współczułem i mogę powiedzieć, że tak troszeczkę, no, irytowała mnie Courtney w trzecim sezonie. Tak jak jeszcze w pierwszym sezonie ją lubiłem, w drugim je irytowała, bo zasłaniała się prawnikami i też przez to wywaliła na przykład Owena. Tak już w trzecim sezonie miałem jej czasami serdecznie dosyć. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że irytowała mnie, niemiłosiernie mnie irytowała ona. Natomiast potem przejdźmy do Plejady Gwiazd. Plejadzie Gwiazd chcieli ją chyba, nie wiem, jakoś tam poprawić postać Courtney, ale tutaj zrobili z niej znów taką potrzebną antagonistkę, która tam działała bardziej z boku. Niby zaprzyjaźniła się z Gwen w pewnym momencie, niby wszystko fajnie, pięknie wróciło niby do normy, to co było na początku trzeciego sezonu.
ale nagle potem mamy ujawnienie przez Mala jej dziwnego planu, który polegał na eliminowaniu poszczególnych, można powiedzieć, uczestników, w tym m.in. Scotta. I tutaj mogę powiedzieć tak, Courtney widać było, że no, fałszywie się trochę zachowywała, bo z jednej strony była miła dla tej czy tam innej osoby, a potem mamy ujawnienie jej, można powiedzieć, takiego planu, który polegał na tym, że tego i tego wyeliminuje w danym momencie, kiedy no, będzie na to odpowiednia okazja. I było widać, że tutaj już tak zniszczyli postać Courtney, że to jest po prostu masakra, jeszcze te ścisłości fabularne z nią związane. To co ona, nie wiem, robiła na przykład w trzecim sezonie, a potem to się zgadzało na przykład w piątym sezonie, czyli w Plejadzie Gwiazd. I to mi się strasznie nie podobało. Jakie konkretnie wątki, to już tam można powiedzieć, można samemu dużo rzeczy wyłapać. Naprawdę, bo tutaj mówię, temat rzeka, jeśli chodzi o jej postać w tym aspekcie. No i powiem wam tak, że postać Courtney do w tym sezonie w Plejadzie Gwiazd, no powiem wam, że kompletna masakra, no. Nie dało się jej kompletnie w pewnym momencie ograć. Tak jak jakoś do połowy sezonu w Plejadzie Gwiazd jakoś w miarę z nią było, wątki z nią w miarę były ok. Tak jakoś po 9 odcinku, tam praktycznie 10, 11 odcinek był jej największy taki upadek. I mogę powiedzieć, że ten 11 kultowy odcinek Plejady Gwiazd mocno ją zweryfikował na jej niekorzyść i w sumie jakby ona miała kiedykolwiek wrócić, to mam nadzieję, że już z innym charakterem zupełnie, jakby Courtney wróciła i jako byłaby zupełnie inną postacią pod względem charakteru. Mam nadzieję, że jeśli w reboocie powróci, to taka będzie, ale to dobra, tam zakończmy jej wątek, przejdźmy teraz do Zoe. Zoe natomiast, no wiadomo, postać miła, sympatyczna, która no, jest osobą mocno taką wrażliwą i w ogóle, nie, taką bardziej wrażliwą postacią. W samym sezonie czwartym było widać, że jest zakochana w Mike'u z wzajemnością. Rywalizowała o Mike'a z Anną Marią, ponieważ wiadomo, tutaj Anna Maria bardziej zakochała się w Vito, czyli alternatywnej osobowości Mike'a, jednej z tych jego alternatywnych osobowości. I tutaj też Zoe były ciekawe wątki, wiadomo, miłosy, niemiłosy, rywalizacji, nierywalizacji. Powiem wam, że ciekawy moment był i motyw z komando Zoe, ale to wiadomo, pojawiło się znikąd i na jeden odcinek i tak troszeczkę szkoda, bo mogli to alternatywną osobowość Zoe bardziej rozwinąć, bo się pojawiło to tylko na chwilę i taki trochę niedosyt pozostał, bo mogli ten wątek bardziej rozwinąć i bardziej, nie wiem, poprowadzić to lepiej, pokazać co ona by mogła zrobić, na przykład to Jadzie Gwiazd, jakby się zamieniła w komatosa Zoe i nie wiem, ruszyłaby polowanie za Malem. To byłoby coś ciekawego i na pewno każdy by się z takiego obrotu spraw, jeśli chodzi o wątki, by się na pewno cieszył. Też na pewno na plus jest to, że ona mocno lubiła pracę zespołową, była mocno osobą przyjazną i nawet była nawet dla wrogów miła, to jest akurat ta na pewno dobra cecha, aczkolwiek była też niestety troszeczkę naiwna i dała się nieźle wykorzystać czasami, jak to było na przykład w przypadku Scotta i jednego, można powiedzieć, z odcinków i to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, słabe, nie powiem, że nie, że zaufała Scottowi, który tak czy siak potem, wiadomo, by zdradził jej team. No ale cóż, tutaj to akurat wiadomo, jakby to wyglądało, jak to wyglądało. Ale no, potem mamy Plejadę Gwiazd, ale nie, dobra, zanim przejdziemy do Plejady Gwiazd, jeszcze mówmy, co się dalej działo w Zejście Wyspy. No, Zejście Wyspy, wiadomo, ona dotarła dosyć daleko praktycznie, że do samego finału odpadła w 11 odcinku dzięki Lightningowi, bo Lightning no, wyeliminował ją, bo miał prawo do wyeliminowania jednego z uczestników i akurat on wybrał Zoe, ale powiem wam szczerze, patrząc na jej rywalizację w Zejście Wyspy, no to była po prostu zajebista ta rywalizacja była, mimo że było to jedno podjęcie z Scottem, gdzie on jej pokazał figurkę niezwyciężoności McLeana i potem ten prosił ją o zaufanie, że pomoże i tak dalej, a potem wiadomo, co się okazało, że jest zdrajcą i tego będzie chciał wyeliminować, więc tutaj co tu dużo mogę dodać, no jeden fail przy Scottie, tylko tak to dostałeś w sezonie czwartym. Natomiast w Plejadzie Gwiazd tutaj była zażarta walka pomiędzy nią a Malem i powiem wam, że te wątki były dobre, tylko troszeczkę mi się Zoe nie podobało w sezonie piątym to, że z początku nie łapała motywów, co się tak naprawdę z Mike'iem dzieje, niby coś podejrzewała, że jest coś nie tak, a dopiero potem było
pokazane to, że łączy wszystkie kropki, wszystkie fakty, składa do kupy i potem wychodzi, że no wiadomo, trzeba się Mala pozbyć i Majka ratować, jeśli w ogóle on tam w swoim umyśle jeszcze się znajduje, więc tutaj też ciekawy wątek z nią, aczkolwiek troszeczkę gorszy w sezonie czwartym, ale z jednej strony rozumiem, bo wiadomo, miłość, więc tutaj grała ostrożnie poniekąd, ale doceniam za wątek, jaki jej postawiono tutaj, jaki jej napisano, więc tutaj co do Zoe nie mam jakichś wielkich uwag, jeśli chodzi o jej postać na tle sezonu czwartego, jak i piątego, ale teraz przejdźmy do rywalizacji Courtney i Zoe. Jakby to wyglądało? Szczerze, Zoe jest mocno wysportowaną postacią, taką mocno zdeterminowaną, żeby wygrać, żeby przynieść zwycięstwo dla swojej drużyny. Courtney w sumie poniekąd też, niby miała tego ducha drużynowego, powiedzmy, w sezonie pierwszym, ale potem coś się zepsuło i wiadomo, grała tylko bardziej dla siebie i miała w dupie swój team, dosłownie, tak było w sezonie drugim. Trzecim poniekąd było troszeczkę lepiej, natomiast w sezonie piątym to niby było do pewnego momentu okej, ale potem wiadomo, jakie było podejście, że ona będzie każdego chciała wyeliminować i ta dziwna lista eliminacji danego uczestnika, którą wyjawił Mal, więc tutaj jeśli chodzi o takie działanie w teamie, to tutaj Zoe wygrywa ponad wszelką miarę, nie ma nawet co porównywać, a jeśli chodzi o umiejętności, no to obie są na tyle samo zdolne, jeśli chodzi o rywalizację taką typową fizyczną, że w sensie wyzwania fizyczne, to one tutaj oboje mogę powiedzieć, że dają radę i tutaj byłaby zażarta walka i gdyby tylko wystarczyło dać konkretne zadanie, byłoby widać, że walka byłaby dosyć wyrównana i tylko taki czynnik, można powiedzieć, chaosu by spowodował chyba, żeby któraś wygrała, w sensie któraś z konkretnych, można powiedzieć, rywalizujących by wygrała, bo tutaj można powiedzieć, że Zoe ma duże pole do manewru i Courtney ma duże pole do manewru. Zależałoby od zadania finałowego, która by wygrała główną nagrodę, tak to do rozprawy, czyli $1,000,000, bo ciężko jest mi jednoznacznie powiedzieć, która by mogła wygrać. Ja oczywiście stawiam na Zoe, bo jeśli chodzi o Courtney, to ja średnio ją lubię od drugiego sezonu. Nie to, że jest najgorsze złem, jaki spotkał serial, ale uważam, że no jest po prostu złą postacią, źle pisaną postacią od drugiego sezonu, tak przynajmniej ja uważam. Pewnie większość fanów też tak uważa, że tą postać się niestety zepsuła na tle kolejnych sezonów, a tutaj patrząc na to, no pod kątem rywalizacyjnym byłoby bardzo na równi, ciężko byłoby wyłonić zwycięzcę, tak na dobrą sprawę, i uważam, że tutaj i Courtney i Zoe by walczyły mocno na równi, ale tak czy siak ja stawiam tutaj bardziej na Zoe, bo wiadomo, Zoe bardziej lubię. Jest jedna z moich ulubionych postaci z drugiej obsady, więc w sumie wiadomo, kogo bym wygrał. Ale teraz oddaję pole do popisu wam. Czy chcielibyście, żeby Zoe wygrała taki pojedynek, czy Courtney? Napiszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawy. Cześć, robił zakulników. Trzymajcie się i cześć do następnego materiału. Na razie.